na Mistrzostwach Świata. A dzisiaj, tak jak zresztą przed chwilą powiedział kolega, już nie jest rzeczą najważniejszą, czy to będzie ten złoty medal, czy jeden z medali, ale na pewno ten wyścig był rozgrywany i jest rozgrywany w dalszym ciągu pod dyktando, proszę Państwa, Polaków. I w dalszym ciągu czwórka teraz prowadzi Polak. To jest szósta, tuż za nim Szurkowski i dwaj ci, którzy już widzę z wielkim wysiłkiem, proszę Państwa, pedałują, żeby nie zostać urwani. Teraz Szurkowski, Szozda i z tyłu za nim Francuz, a później Duńczyk. To już ostatnie półtora kilometra podjazdu bardzo trudnego pod górę, a później troszeczkę zjazdu i ta prosta 100-150 metrów, którą widzę tutaj w perspektywie, nawet te trupury się już zapełniły. Tak, i za chwilę ten decydujący, proszę Państwa, moment w tegorocznym wyścigu o szosowe Mistrzostwo Świata Amatorów. Przypominam, dystans 160 km. Wystartowało 165 zawodników z 31 krajów. Wszyscy najlepsi amatorzy świata. Poszedł, ucieka, proszę Państwa, to jest Szurkowski, a więc rozgrywa się wszystko tak, jak zostało zaplanowane. To jedna z nielicznych historii w historii polskiego sportu. Cudownie się oderwał od tej grupy, tak, i kolega Mytnik miał rację, że to tak właśnie się wszystko zakończy. Szurkowski samotnie wjedzie tutaj na metę, a za nim trójka, to jest Francuz chyba, to jest Szozda i na czwartej pozycji, proszę Państwa, Blautzen z Danii. Tak, a więc idzie Szurkowski sam, proszę o spokój. Idzie Szurkowski, uciekł, urwał wszystkich rywali. Po tylu latach niepowodzeń na Mistrzostwach Świata, jednocześnie po wielkich sukcesach w innych imprezach. Teraz, po największy sukces swojej kariery, Polak Szurkowski prowadzi samotnie wyścig szosowy o Mistrzostwo, proszę Państwa, Świata 1973. Barcelona, po tylu latach niepowodzeń. Wreszcie dziś, już w tej chwili możemy powiedzieć, że rodzi nam się nowy, wielki medal. Już widzę, proszę Państwa, pędzi teraz samotnie do mety, a za nim ta trójka, proszę Państwa, rywali. Ryszard Szurkowski będzie mistrzem świata na rok 1973 wśród amatorów. To już ostatnie kilometry, ostatnie metry. Jest, został! To jest Szurkowski. Został mistrzem świata amatorów na rok 1973. A teraz, proszę Państwa, w dalszym ciągu walka o następne medale. Tutaj już organizatorzy chcieli zasunąć płotem całą jezdnię, ale w tej chwili już odsuwają i oczekujemy na dalsze, proszę Państwa, emocje, na dalszą rozgrywkę. Tak, Polak, idzie Polak. No, tu trudno będzie powiedzieć, gdzie jest ta...